Co dalej? Co to jest? You can have my toast, Gwen. It was a good movie, right, Gwen? I dub thee Casa Gwen. Dobra, weźmy, przewińmy do intra. Dobra, jest intro. Śpiewajcie. Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. Podsumowanie to jest jakieś? Zobaczymy. Tak, ktoś się tutaj pyta, ile zostało do tego progu, żebym śpiewał. Już wam mówię. Łącznie z superchatem brakuje 120 zł, żebyśmy kolejny próg wbili. 120 zł i wtedy śpiewam każdy opening totalnej porażki na każdym odcinku. Totalnej porażki. Plan totalnej porażki. Podsumowanie. Was słychać, kochani. Dobra, teraz czat. Napiszcie mi, to jest ważne dla fabuły? Powinienem to oglądać? Czy nie bardzo? Bo w sumie to nie wiem, ale puszczę. Witam w zupełnie nowym, totalnie odjazdowym podsumowaniu wydarzeń z planu totalnej porażki. W tym programie będziemy wam serwować najbardziej... Okej, okay, czyli w miarę ważne. No to oglądam, no to oglądam. Czeka was z nami superowa zabawa. Jestem Jeff. A ja jestem Bridget. Pamiętacie nas z takich seriali jak Wyspa Totalnej Porażki i z jego świetnej kontynuacji Plan Totalnej Porażki. Wylecieliśmy zacałowani i straciliśmy szansę na milion dolców. Myślałem, że obściskiwanie dobrze się sprzedaje w TV. Ale co tam, mamy nasz własny show i to jest odjazdowe, prawda? Hej! Jasne. Będziemy wam umilać czas. Zostaniemy z wami przez cały sezon. Jak wam się podoba plan totalnej porażki? Pełny odjazd, nie? Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Tak, mówcie za siebie, dobra? Ależ ja mówiłem za siebie. Ha! Cieszę się, że się odezwałaś. Powitajcie Ewę. O nie. Sprowadziliśmy wszystkich kumpli z pierwszego sezonu. Może i są przegrani, ale nie dla nas, prawda, Jeff? No dobra, oto Cody. Mm-hmm. No dobra, aż takie ważne nie jest, ale pewnie trochę jest. Zobaczymy, obejrzymy to. Fizykiel. Siemka, kujonie. Prosimy o brawa dla Ewy. Katie i Sadie. Ojej, jest być tu razem z wami. Powitajcie Courtney. Nie odpuszczę, puścimy ich w skarpetkach, Michael. Kurczę. No, nieźle. Oto Tyler! Tu jesteś, ziom! Mógłby ktoś o tym powiedzieć Lindsay? Dostajemy od was setki SMS-ów i e-maili. Mamy też w planach wideokonferencję. To będzie super, super czas! Easy, to znaczy kalejdoskop wpadnie do nas. I oczywiście tren! Żal, biedaka, co nie? Cała ta sprawa jest taka niefajna. Tak strasznie było nam go szkoda. Poprzestawiało mu się jeszcze bardziej niż mojej siostrze. Cześć, Cindy! Ale i tak jest po prostu boski. A chce mi się płakać, kiedy sobie przypomnę, co mu się przydarzyło. O nie, Juniu, mnie też! No dobra, dzięki, już wystarczy. Za chwilę powitamy naszego pierwszego gościa, ale najpierw krótki film. Easy nie spędziła zbyt wiele czasu na planie totalnej porażki. Ale wymiatała jak nikt inny.
Najpierw zadłużyła się w potworze. A potem nieźle oberwała od szefa Hatcheta. Szef bał się, że ją zabił. Patrzcie, jak spietrał. Pozieleniał ze strachu. O, patrzcie, uwielbiam ten moment. Ożyła, ale numer. Ostatecznie to Duncan zabił szansę Izzy, kiedy obydwoje pojawili się na scenie. Och, to był dramat. Ale naszej diwy to nie zniechęciło. Nasz pierwszy gość przebierał się za niedźwiedzia Grizzly i siusiał do basenu. Jest poszukiwany przez królewską policję konną. Izzy, lub inaczej Kalejdoskop! Lol. O! Jestem w telewizji! Krakersy, wracajcie tu! Dobra, ten sztuczny śmiech będzie cringe'owy. Dzięki, wzajemnie. Co za kanał z tym programem? Nie fajnie stracić szansę na milion dolców. No tak, wiecie coś o tym. Cześć dziewczyny! Cześć Lili! Macie rację, mogę to przyspieszyć, ale 1.25, żeby nikt nie płakał jak ostatnio. Wszystkich przed telewizorami. O, Krakersi! To mój były chłopak Graham! Od roku mam zakaz zbliżania się do niego. Pamiętasz proces? To była jazda! Wiecie, byliśmy na sali, a sędzia grzmiał. Nie wolno ci zbliżać się do powoda na bliżej niż 200 metrów, bo poniesiesz surowe konsekwencje. Aha! 200 metrów to dużo, ale dałam radę. Przy okazji, Graham, z czego masz żaluzje w pokoju? Są zrobione z ołowiu? Nawet przez lornetkę nic nie widzę. Brak mi cię, krakersiku. Z tęsknoty objadam się krakersami, są odjechane. Zupełnie jak ktoś, kogo znamy. Słuchaj, Izzy, jakie to uczucie być pierwszą wyautowaną osobą? Nie mam pojęcia, Jeff. Ty mi powiedz. My pierwsi wyleciliśmy z programu. Czy to było przykre? Upokarzające? Bolesne doświadczenie, Jeff? Jasne, że to było przykre. No wiesz, marzysz o wielkiej forsie i wtedy nagle... Ej, to ja tu jestem od zadawania pytań. Jestem otwartą księgą. No tak będzie, kiedy już ją napiszę. Będziecie mogli ją czytać. Haha! Pamiętasz, o czym myślałaś, kiedy cię odstrzelili? Wtedy, kiedy nie dostałam pozłacanego Chrisa? No cóż, będę z wami szczera. Jej, to jest aż tak bolesne wspomnienie. Nie, no oglądamy już to. Mam wszczepiony mikrochip, który bardzo boleśnie razi mnie prądem, kiedy mówię nieprawdę. O, masz ładny to bridge. Au! O, rany. Powiedz, co myślałaś, kiedy nie dostałaś pozłacanego Chrisa? Troszeczkę faktycznie takie mech te odcinki, ale już obejrzymy. Czekolady. O, kiedyś w szkole rzeźbiłam czekoladowy akt. Nauczyciel powiedział, że jestem bardzo uzdolniona. Au! Dobra. Powiedział, że jestem szalona. Dosłownie tak się wyraził. Pora na naszą grę, którą nazwaliśmy Prawda albo Młodek. Oto zasady. Zadajemy pytanie i jeśli udzielisz złej odpowiedzi, spadnie olbrzymi młot i zwali cię z krzesła. Jasne? Jak chip nie zadziała, walnie mnie młot. To co, możemy zaczynać? Pudło! Masz refleks, Oskop. Bridge, pierwsze pytanie. A tak, jasne. Drugi sezon bardzo dobrze się dla ciebie zaczął. Kiedy to się zmieniło? Chyba wtedy, kiedy odmówiłam wejścia w tajny układ z szefem. Znaczy, że szef proponował ci zawarcie tajnego sojuszu? Aha. Powiedział, że pomoże mi wygrać, jeśli podzielę się z nim kasą. O, chwila. Mamy nieemitowany dotąd klip. Ale czat! Załatwię ci wygraną, mała. A nagrodą podzielimy się pół na pół. A no, to jest ciekawe. Nie mogę uwierzyć, że szef to zrobił. Co za kopnięcie. Spójrzcie tylko. Ale koleś ma minę. Boi się, że też dostanie. Nie skrzywdziłabym starzysty. Tym razem mało brakowało. A co się wydarzyło potem? Wydaje mi się, że szef zawarł układ z DJ-em. Całe to aktorskie wyzwanie było... Nie no, do śpiewania brakuje jeszcze. Ale co ja tam wiem? Najwyraźniej całkiem sporo. Otrzymaliśmy pytanie od widza. Gluk350 pyta. Jak myślisz, czy DJ w końcu pęknie? No, tego nie wiem, ale miałam kiedyś pękniętą rękę. Patrzcie, jaka jest teraz giętka. Umiem tak. Nieźle, co? Możemy pogadać o Trencie? Tak, niech żyje Trent! Trent to taki porządny facet. Nie zasłużył na to, co go spotkało, prawda? Oczywiście, że nie! A wszystko z powodu Gwen. O, chwila, moment, Bridge. Ludzie się rozstają. To nie była wina Gwen. Przez nią Trent stracił szansę na milion dolarów. To co? Gwen namówiła drużynę Trenta, żeby go wywaliła, ale to nie znaczy... O, co? O, rany, nie! Co ty gadasz? Co zrobiła Gwen? To jakiś żart, tak? O, nikt mu o tym nie powiedział? Sorki, ziom! Biedny Trent. Niby skąd miałem wiedzieć? Dobra, przegiąłem.
Co za niepart. Gwen może zrobiła Trentowi małe kuku, ale Gostek celowo przegrywał wszystkie wyzwania. I tak by go wywalili. Być może, ale Gwen wbiła mu nóż w plecy, rzuciła go i nastawiła drużynę przeciw niemu, żeby chronić swój tyłek. To podłe. Gwen to łajza. Powinna oberwać. Nie róbcie z Trenta niewiniątka. Przecież kiedyś całował się z Heather. Gwen była załamana. Pamiętacie? Ja pamiętam. W pierwszym sezonie Trent oszukiwał Gwen. To była wina Heather. Podstępem skłoniła go do pocałunku. Kto nie miałby ochoty pocałować najfajniejszej laski w programie? Co? Czy ja dobrze usłyszałam? Heather to najfajniejsza laska w programie? Chciałem... I źle, że ją pocałował. Fuj, ja bym nie mógł... No powaga! Tylko ty mi się podobasz, Rich. Jesteś słodka i miła, a Heather to taka... ostra. Chyba raczej podła, Kolo. Zapomniałeś już, jak mnie traktowała w pierwszym sezonie? Wszystkich traktowała tak samo. O, a mimo wszystko uważa się za najfajniejszą laskę? To może umów się z nią. Tak? To ty się umów z Trentem. Bronisz go rękami i nogami. Pokazywałam wam już numer... Kurde, ale dymy. No, powinniśmy zrobić przerwę. O, znaczy, że chcesz ze mną zerwać? No wspaniale, Rich. Chodziło jej o przerwę reklamową. Wrócimy za chwilę. Ten odcinek podsumowania oglądacie dzięki przydrożnemu zajazdowi szefa. Wstąp do nas i przynieś własne mięso. Upieczemy, co dostaniemy. Witam po przerwie. Rozmawiamy o Gwen i Trencie z Jeffem i Bridget. Mieliśmy tu małe nieporozumienie, ale już jest w porządku, tak? Tak, w porządku, jasne. Tak. Dobra, nasze druchające gołąbki nie potrafią się w niczym zgodzić. Bridget trzyma... strony Trenta. A Jeff trzyma... stronę Gwen. Jo, hu. Musimy rozstrzygnąć ten spór zakochanych, więc bardzo proszę o SMS-y i maile. O, możecie korzystać z łączności pozazmysłowej. Jestem psychotyczna. Jak coś, to też donaty akceptują, ale tylko do mnie. A raczej psychiczna. Ja im przekażę, nie martwcie się. Jestem prawie pewna, że terapeuta powiedział psychotyczna. No dobra, może zaczniemy od Trenta. Dajcie coś weselszego, dobra? Przyjrzyjmy się związkowi Gwen i Trenta. Proszę o film. O, zauroczenie. Dobrze pamiętam ten stan. Trent nie widział nikogo poza Gwen, kiedy śpiewał piosenkę na przeglądzie talentów. Jakiż on kochany. Tak, był naprawdę kochany, kiedy Gwen została zakopana żywcem, a Trent zapomniał ją odkopać. Incydent na plaży poszedł w zapomnienie, ale wtedy Heather postanowiła pocałować Trenta na oczach Gwen. Gwen była zdruzgotana. I Trent także. No. Ale zrehabilitował się, wspierając Gwen w finałowym wyzwaniu. Biegł za nią z kawałkiem skały w rękach. To było urocze. I wtedy Gwen mu wybaczyła. Ale na planie filmowym związek Gwen i Trenta nie przetrwał. Znaleźli się w przeciwnych drużynach, a stres związany z rywalizacją ich przerósł. To znaczy przerósł Trenta. No, troszkę padło mu na mózg. Gwen go rzuciła i doprowadziła do wykopania go z programu. Przecież sabotował działania swojej własnej drużyny. Makiety i tak by się go pozbyły. Ten ziom nie zasłużył na milion dolarów, kumasz? Czas, żeby to rozstrzygnąć. Rozmowa czy siłowanie na kciuki? Wolę gadać. Dobra, wiemy, co wy myślicie. A co mają do powiedzenia inni? Początkowo trzymałam stronę Trenta. Było mi go żal. Ale przypomniałam sobie załamanie Gwen po pocałunku Trenta i Heather. Chyba raczej Heather i Trenta. To samo? Nie, wcale nie. To jakby powiedzieć, że w drugiej klasie dostałaś niebieski kostium kąpielowy przede mną, a ja miałam go pierwsza. To nieprawda! Tak było! Ja jestem po stronie Gwen. Jest boska. No i mam jej stanik. Trzymam stronę... Oskarek. ...stronę Gwen. Nie dlatego, że ją lubię, tylko dlatego, że Trent jest frajerem. Z wyboru. Może posłuchamy teraz Trenta. To ty zdradziłaś mnie. Ty zadałaś. Zdradziłaś, kurwa, mnie. Niech ktoś to przerobi, błagam was. Zdradziłaś, kurwa, mnie. Prawy cios. Już mnie nie ma tu. Już nie dotknę twoich ust. Nasz kolejny gość został porzucony przez dziewczynę i podstępnie pozbawiony szansy na milion dolców. Wielkie brawa dla Trenta! Podsumujmy jego przygody na planie totalnej porażki. Miło, że do nas wpadłeś, ziom. Byłem brutalny, sorki. Jeffowi jest bardzo przykro z powodu tego, co powiedział. Spoko, nic się nie stało. To jak to było, Trent? Właściwie sam nie wiem. Zanim trafiliśmy do przeciwnych drużyn, wszystko było w porządku. Potem Gwen i Duncan się spchnęli. Ach, Duncanowi się za to dostanie! No i jeszcze doszła rywalizacja. To chyba nie wszystko. Chodzi ci o to, że co nam odbiło, tak? Co Duncan, nie, Gwen? Ziom, tobie odbiło. Uważaj na to, co nie mówisz. Nie pasowali wielki do siebie. Młot może spaść i przerobić cię na krwawą miazgę.
W pewnym momencie uznałem, że Gwen jest ważniejsza od pieniędzy. Ej, co jest grane? No, gdzie ten młot? Grałeś o milion dolców, ziom? A my odpuściliśmy tę kasę. Jakoś tak straciłem ochotę do gry. Zawiodłem swoją drużynę. Sorki, makiety. Muszę cię zapytać o tę historię z liczbą 9, ziom. Popatrzmy. 9 fos, 9 flag, 9 wspaniałych komnat. 4 litery w imieniu Gwen, 5 litery w imieniu Trent, dodaj je i masz. 9? Robi wszystko 9 razy z mojego pochodu? Ach, ludzie, to nie dlatego 9 jest moją szczęśliwą liczbą. No co ty? Duncan to idiota, ale potrafi nieźle zamącić. Liczba 9 nie ma nic wspólnego z Gwen. Miałem kiedyś kolejkę, dziadek mi ją podarował. Przed jego śmiercią jedno z kół odpadło, zostało ich 9. To mnie załamało. Więc mama powiedziała, że 9 to moja szczęśliwa liczba. Ojejku, trzymam stronę Trenta. Ja też! Mogę zmienić zdanie? Wiedziałem, że Duncan coś kombinuje. Przyjrzyjcie się minie Gwen, a tak będzie wyglądać, kiedy pozna prawdę. Dostaliśmy całą masę maili. Śnieżynka pisze, Trent, jakie dziewczyny cię pociągają? Do tej pory takie jak Gwen. Muszę sobie znaleźć nowy ideał. Wybierz mnie! Tutaj, Trent! Sorki, dziewczyny, ale nadszedł czas na wideokonferencję. Jest z nami Ginger Sudbury. Co słychać, Ginger? Trent, byłabym szczęśliwa, gdybyś oszalał na moim punkcie. Brat. No i proszę, kolejna wielbicielka. Tak. Dzięki, Ginger. Jest z nami także Steve, Yeti? Z Vancouver. Co słychać, ziom? Chris McLean jest najlepszym gospodarzem show! Kto wam powierzył program? Dziadostwo! Ej, Chris, musimy razem skoczyć na masażyk! Jesteś taki z... Chris? Nie wierzcie w to, co mówi Iz. Ona jest szalona! O, mamy telefon! Halo? Gwen i Trent są do pani! Najlepsza jest Ewa! Trzymasz stronę Ewy? Dlaczego? To ona powinna była zdobyć 100 patyków! Walę każdego! Przecież to Ewa gada. No. O, skoro już mowa o przemocy, pora na grę. Po tym zostanie ślad. Upokorzeń ciąg dalszy. Ziomy, obejrzyjcie to, co nie weszło do programu. To musiało Duncana nieźle zaboleć. O, no masz. A za chwilę znowu oberwie. Trent, wiem, że chciałbyś przyłożyć mu za to, co powiedział Gwen. Ale chyba zaraz wyręczy cię potwór. Auć! Nawet nie wiem, co tutaj narysować. Po tym na pewno zostanie ślad. To było mocne. Mógłbym teraz zaśpiewać piosenkę? Nie. Napisałem ją zaraz po rozstaniu z Gwen. O, oczywiście, Trent. Wyrwałaś serce z duszy mej. Odrzucasz każdy mój SMS. A pamiętam te noce, kiedy gwiazdy migocząc rozświetlały niebo nam. Powiedziałem wtedy, że radziłaś, ty kurwa, jesteś nie. Całym światem i jestem sam. Bridge, przepraszam za tę całą historię z Heather. Uważam cię za najfajniejszą laskę na całej planecie. O, dziękuję. No, przeróbka z tego będzie to znaczy, dobra. Niezłe z ciebie ciacho. Jesteście szczęściarzami, tworzycie taki fajowy... zdrowy związek. Możemy prosić o ten młot? To już chyba koniec. Jed i Bridget wkrótce się z wami spotkają. Jeżeli ich nie zwolnią. Ziomy. Czeka nas niesamowity sezon. Na razie. Zobaczymy się z wami na żywo w następnym podsumowaniu. No to już, okej. Okay. Zapraszamy też w imieniu Chrisa. Zobaczcie, co się już wkrótce wydarzy na planie totalnej... porażki! Plan totalnej porażki. Podsumowanie. Powiem tak, te podsumowania są bardzo takie cringe'owe.